To, że złożyliśmy już w Sejmie nowy, nowy projekt ustawy, tak zwanej naprawczej, tej, która jednak doprowadzi do tego, że ten cały pad konstytucyjny zostanie zażegnany, doprowadzi do tego, że Trybunał Konstytucyjny rozpocznie funkcjonowanie w sposób prawidłowy, w sposób taki, gdzie rzeczywiście będzie bronił konstytucji, będzie bronił praw obywateli, a nie będzie się zajmował przede wszystkim sam sobą. I o to chodzi dzisiaj, żeby zakończyć ten. Wielki ambaras, który został przygotowany przez Platformę Obywatelską i PSL, kiedy to 25 czerwca, e, doprowadziły do takiego paraliżu, który dzisiaj mamy. A jeszcze ja tylko przypomnę, pan e, prezydent Andrzej Duda, już w momencie kiedy swoje zaświadczenie o wyborze odbierał, e, bardzo mocno przestrzegał przed majstrowaniem przy e, tej sprawie. I miał rację i wtedy miał bardzo. rację.